Cześć. Dziś opowiem Ci historię o szukaniu swojej drogi, o poznawaniu ciekawych ludzi, o wsparciu, o wytrwałości, ale też o uczeniu się na błędach i testowaniu nowych sposobów na zwiększanie sprzedaży. Wierzę, że te wszystkie rzeczy pozwalają nam się rozwijać. Cieszę się ogromnie, bo wystartowaliśmy kilka dni temu z promocją pierwszego lokalnego szczytu ubezpieczeniowego w Warszawie. Wow! Ta konferencja specjalnie przygotowana dla agentów ubezpieczeniowych również przez agentów, odbędzie się 28 września w Golden Flor Plaza przy Alejach Jerozolimskich 123A w Warszawie. Ale o tym później wróćmy do historii. Od kilkunastu lat pomagam firmom w pozyskiwaniu klientów przez internet, od kilku lat również w branży ubezpieczeniowej. Kiedyś sam chciałem być agentem ubezpieczeniowym, rozbiłem się jednak w cudzysłowie o setki godzin szkoleń poza miejscem zamieszkania. Wtedy powstał pomysł na stworzenie w internecie pewnego miejsca. Tam agent ubezpieczeniowy z dowolnego miejsca na świecie mógłby się doskonalić, rozwijać. Agent mógłby też poznać nowe metody pozyskiwania klientów i odnaleźć społeczność wspierających go innych. Profesjonalistów. Powstała więc internetowa konferencja szczytu ubezpieczeniowy.pl. Jednak no, konferencja w internecie to czasami za mało. Otrzymywałem wiele głosów, że istnieje potrzeba spotkania się osobiście, głębszych rozmów, wymiany poglądów. Dlatego zorganizowałem najpierw w bezpiecznych warunkach rodzinnego Szczecina pierwszy lokalny szczyt ubezpieczeniowy. Wtedy na konferencji pojawiło się 50 agentów ubezpieczeniowych. Po Szczecinie przyszedł czas na większe wyzwanie, już z płatnym wstępem lokalny szczyt w Poznaniu. Tam na szczycie zjawiło się 130 agentów ubezpieczeniowych. To był sukces. Jednak wyniosłem z Poznania no, wiele nauczek. Wiele rzeczy musiałem poprawić organizacyjnie. Momenty zwątpienia były i są nadal często. Zwłaszcza, gdy to wszystko no, robi się samemu. Podejrzewam, że mnie doskonale rozumiesz, agencie ubezpieczeniowy. Jednak ankieta, przeprowadzona wśród uczestników po szczycie w Szczecinie i Poznaniu, wskazała jasno. Wszyscy uważają, że powinniśmy szczyt ubezpieczeniowy kontynuować. 93% agentów ubezpieczeniowych poleciłoby szczyt ubezpieczeniowy swoim znajomym dalej. Świetny wynik. Podczas szczytu za każdym razem. Zawiązują się lokalne społeczności agentów. Ludzie, którzy na co dzień o sobie nie wiedzą, teraz razem mogą sobie pomóc, mogą rozwiązać podobne problemy. Przez cały czas poznawałem i poznaję po kolei wspaniałych ludzi, ludzi oddanych ubezpieczeniom, oddanych pomaganiu klientom ubezpieczeniowym, ale też chętnie pomagających agentom ubezpieczeniowym. Od pierwszego internetowego szczytu i też tego w Szczecinie i w Poznaniu towarzyszy konferencji Marcin Konopka z BERG System. Marcin występuje jako prelegent, ma olbrzymie doświadczenie jako agent w przeszłości, a obecnie jako doradca dla agentów i multiagencji w temacie wdrażania systemów CRM. Podpowiada mi też, co poprawić w konferencji, aby była ona na jeszcze wyższym poziomie. Jego feedback jest bardzo wartościowy. Marcin oczywiście wystąpi w Warszawie z prelekcją pod tytułem Osiem praktycznych technik zwiększania sprzedaży w ubezpieczeniach. Podczas organizacji szczytów poznałem też Dariusza Halczoka, dyrektora krajowego OVB. Dariusz bardzo prężnie działa w mediach internetowych. Szkolenia i prelekcje przychodzą mu z olbrzymią łatwością. Posiada on też wiele lat doświadczeń, jest praktykiem sprzedaży ubezpieczeń. Jego wystąpienie w Warszawie nosi tytuł: Jak każdy doradca może zwiększyć rentowność sprzedaży o 500% w ciągu zaledwie 90 dni. Zostań lokalną gwiazdą ubezpieczeń, nawet gdy nie masz żadnych doświadczeń w social media. Świetny tytuł. Kilka dobrych odcinków tego podcastu, którego słuchasz. Nagrałem też z kolejnym zaufanym prelegentem, Waldemarem Poberejko. Waldemar z gruplowe.pl pomaga agentom ubezpieczeniowym w sprzedaży ubezpieczeń grupowych. W Warszawie posłuchamy jego wystąpienia pod tytułem Osiem cech profesjonalisty w skutecznej sprzedaży ubezpieczeń grupowych. Z firmy home.pl znam kolejnego genialnego gościa, Mirosława Szymańskiego. Mirek. Ma olbrzymie doświadczenie w marketingu internetowym i wspieraniu firm MŚP właśnie w tych działaniach. Jego szkolenie pod tytułem Pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych dzięki Google Moja firma jest jednym z najwyżej ocenianych podczas szczytu w Szczecinie i w Poznaniu. Genialnym, obrotnym człowiekiem jest Dominik Kumala. Dominik jest agentem ubezpieczeniowym, który bardzo sprytnie korzystając z chatbotów zautomatyzował wiele zadań agenta. Dzięki temu oszczędza sporo czasu codziennie. Dominik zgodził się wystąpić w Poznaniu, gdzie jego szkolenie o tym, jak pozyskiwać klientów ubezpieczeniowych na Facebooku było bardzo ciepło przyjęte. Udało mi się też namówić Dominika na prelekcję w Warszawie i przedstawi on temat ubezpieczenia w social media jak prowadzić fanpage. I wykorzystać obecne narzędzia do zwiększenia sprzedaży. To właśnie z Dominikiem zbudowaliśmy chatbota, wirtualnego asystenta, który odpowiada automatycznie agentom na odwieczne pytanie, gdzie wysłać wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej. Asystenta możesz przetestować zawsze i bezpłatnie pod adresem szczytubezpieczeniowy.pl/ukośnik Wypowiedzenie. Ja też postaram się w mojej prelekcji pod tytułem 30 sposobów na pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych w ciągu 45 minut pokazać najciekawsze i moim zdaniem najskuteczniejsze metody na pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych, również dzięki social media. Jesteś agentem ubezpieczeniowym, więc opowiadanie Ci o tym, jak ważne są relacje z ludźmi, nie jest potrzebne. Dzięki temu wygrywasz z directem. Ja chciałbym tylko tym wszystkim, których wymieniłem, serdecznie podziękować, bo bez nich nie byłbym tu, gdzie jestem. Bez nich też na pewno szczyt ubezpieczeniowy nie istniałby w takiej postaci. Gdyby ktoś mnie teraz spytał, co jest dla mnie największą wartością po tych wszystkich szczytach, to właśnie relacje i, i nawiązane kontakty z tymi właśnie ludźmi. Nowe możliwości, nowe pomysły, które się narodziły między nami. W międzyczasie są genialne. Punktem wyjścia dla mnie zawsze była chęć pomagania agentom w pozyskiwaniu klientów. Wierzę, że znam nowoczesne i skuteczne metody. Równolegle z pozyskiwaniem klientów dla agentów w ramach płatnej usługi pojawiły się zupełnie nowe możliwości. Obecnie dla jednego z ubezpieczycieli pozyskuję lidy ubezpieczeniowe w kilku miastach w Polsce otrzymuję prowizję tak jak agent ubezpieczeniowy. Jest to dla mnie idealny model współpracy, bo robię to co lubię i to co umiem, a to, w czym nie mam doświadczenia, czyli sprzedaż bezpośrednia na spotkaniu, zostawiam profesjonalistom. Bardzo ciekawa współpraca, pojawiła się też w ramach giełdy pracy. Na każdym lokalnym szczycie ubezpieczeniowym, również tym w Warszawie, ma miejsce giełda pracy. We wskazanym miejscu na terenie konferencji, jeden stolik, spotykają się ci, którzy dają pracę, z tymi, którzy pracy w ubezpieczeniach szukają. Idealnie, prawda? Wiem już o kilku zatrudnionych agentach ubezpieczeniowych, którzy znaleźli pracę dzięki szczytowi. Coś, co jest również świetne, to wsparcie medialne dwóch branżowych tytułów, które zauważyły, że szczyt ubezpieczeniowy jest po prostu dobrą inicjatywą i wspierają nas od początku. Mowa o Gazecie Ubezpieczeniowej oraz Ogólnopolskiej Bazie Agentów Ubezpieczeniowych oba.pl W Warszawie spotykamy się na bite 8 godzin. To będzie najdłuższa moja konferencja, najdłuższy szczyt. Ci, którzy chcą, będą mogli skorzystać również z lunchu. Dla osób, które później będą chciały też na spokojnie zapoznać się z zapisem wideo za szkoleń, czyli audio plus slajdy z prezentacji, istnieje też specjalnie przygotowany bilet VIP. Dzięki niemu Uczestnik kilka dni po konferencji otrzyma dostęp do prelekcji ze szczytu do dożywotnio. Nie będzie więc musiał notować. Bilety są dostępne pod adresem marcinkowalik.online ukośnik warszawa. marcinkowalik.online ukośnik warszawa Specjalnie dla dziesięciu pierwszych słuchaczy podcastu przygotowaliśmy kupon rabatowy. Dodaj więc bilet do koszyka i wpisz kod 28.09.2019, wszystko pisane razem, czyli data szczytu w Warszawie. 28.09.2019, aby zaoszczędzić przy zakupie. Na pamiątkę, będą też certyfikaty uczestnictwa w pierwszym lokalnym szczycie ubezpieczeniowym w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że to będzie szczyt legendarny. Spotkajmy się więc w Warszawie. Do zobaczenia 28 września. Cześć!